zwano mnie Tolą albo Żabą. Urodziłam się 31 maja 1899 roku. Zresztą zobaczcie sami. Pan Tomasz i jego małżonka Stefania Woźniakowie są przeszczęśliwi. Mieszkali wtedy w Mielcu pod piekarnią. Dzisiaj znajduje się tam księgarnia Dębickich. Tosia rosła jak na drożdżach. Zanim rodzice się obejrzeli, dziewczynka pierwszy raz poszła do szkoły. Przyjmij obecność. Damian Kowalski. Jestem. Bartek Babel. Nie ma. Mama. Antonina Woźniak. Jestem. Małgorzata Nowak. Jestem. Weronika Nowak. Jestem. Dobrze. Była jedną z najlepszych uczennic. Nauczyciele zachwycali się jej inteligencją i sprytem. Wyróżniała się również podczas zajęć wychowania fizycznego. Po szkole średniej. W lutym 1931 roku Tola uzyskała awans i przeprowadziła się do Kielc, gdzie pracowała jako nauczycielka wychowania fizycznego w Państwowym Gimnazjum i Liceum imieniem Błogosławionej Kingi. 3 lata później poznała Jana Gębicę. Młodzi zakochali się w sobie i po 3 latach wzięli ślub. Był jednak trochę nietypowy. Odbył się o 6 rano tylko w obecności świadków, tak by Jan i Antonina zdążyli do pracy. Czy ty, Antonino, bierzesz sobie tego Jana za męża? Tak. Czy ty, Janie, bierzesz sobie tą Antoninę za żonę? Tak. Ogłaszam wam was mężem i żoną. Szybko, bo spóźnimy się do pracy! W 1939 roku wybuchła wojna, której nikt się nie spodziewał. Zaskoczeni Polacy bronili ojczyzny w każdy możliwy sposób. Tola nie chciała siedzieć bezczynnie. Podczas kampanii wrześniowej opatrywała rany walczącym żołnierzom. W późniejszym okresie wojny Antonina prowadziła podziemne nauczania. Dalej pracowała też jako pielęgniarka. Kto tej pomocy potrzebował. Była bezinteresowną, skromną dziewczyną, a potem kobietą. Robiła wszystko najlepiej, jak potrafiła. Jednocześnie kochała to, co robiła. Uwielbiała młodzież i dzieci. Praca z nimi była dla niej przyjemnością. W 1999 roku Antonina została wybrana na patronkę Hufsta ZHP Mielec. Myślę, że każdy z nas powinien z niej brać przykład.